Znalazłem tutaj drzwi. Szukałem runy. Coś nie mogę jej znaleźć. Do tych drzwi mieliśmy klucz. Jest ogólnie zadanie chyba, ono jest u najemników, z tego co mi się wydaje. Aby otworzyć tutaj bramę orkom i żeby wybili tutaj wszystkich. Ale takie zadanie jak najbardziej jest. Spróbowałbym może jeszcze w głównej siedzibie znaleźć tej runy. Bo ona by mi naprawdę pomogła. Nie trzeba. Więc nie mogę znaleźć. Czytałem właśnie na internecie, kiedyś ona była w głównej siedzibie. Tego jest więcej, wierz mi. To nic. Hej! Chcę, żeby... To niemożliwe. Nie mogę. Cóż, istnieje... To dużo... A Gorn dużo... To żadna tajemnica. Idziemy do siedziby Kruka sobie. Pana Magnata. Normalnie się otwiera. Są kufry. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, 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 prawo, lewo, 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 lewo. Są jakieś głupoty. A fajnie, szafki można otwierać. Miecz Paladyna. Myślałem, że to jest... jednoręczny. W tej grze się naprawdę opłaca tylko i wyłącznie jednoręczne bronie. Ten Elchiver cały. Elchiver. Fajna modyfikacja. Prawo, prawo, prawo. Prawo, prawo, prawo. Prawo, 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 prawo. Prawo, 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 prawo. Samo prawo. Jak coś. Nie wiem, czy mogą się bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No okej. Mikstura, wytrych. Woda, woda, posążek i nosa. Dużo szafek. Jedna sztuka złota. Prawo, znaczy lewo, lewo, prawo. Pamiętam, że za to otwieranie zamków to ja chyba 300 musiałem zapłacić. Podoba mi się, że raz to kupujesz i masz już w dupie wszystko. W końcu życia. Prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. O, jakoś tak. Dolna szafka, sztylet. Lutnia. W jednej modyfikacji, która była tutaj w zamku, szukaliśmy tej lutni. Usilnie. I tak, wiesz co? Nic. Nie mam czasu. Stare monety. I tak najlepiej w Gothiku 1 to bryłki i rudy były walutą. A dzisiaj za taką bryłkę rudy można by było się dobrze pokroić. A w Eleksie Eleksit był. A pieniądze nie miały takiej wartości. Robiłbym to inaczej.
Tych mieszków też mamy sporo. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Klucz do drzwi. To obok chyba. Sobie pokradliśmy, co? Ale ładnie wygląda ten zamek, naprawdę. Aha. Odważnie. Barania kiełbasa. Naprawdę nie ma nigdzie tej runy? Może Milton nie udaje? Mogę Gorna uwolnić jakoś inaczej? My najemnikiem poza tym też nie jesteśmy, nie wiem ile ja doświadczenia za to dostanę. Patrzcie ile wody. Mleko, woda, woda, woda. Idźmy do łóżka, bo znowu będziemy mieli sytuację jak wcześniej. A to nocą będziemy zapierdzielać. Kurwa, i tak źle, i tak niedobrze. A ja łóżek nie będę wcześniej miał. Wszędzie miał. Nie wiem, w nocy ci orkowie śpią, czy nie? Sześć godzin. Kiełbasa nic mi nie dała. Rybkę zjadłem. Tu jest beczka, można się z niej napić. No nie za dużo widzimy, niestety. Myślałem, że może są mniej czujne. Raczej nie. No nie. Mam dość na razie tej gry. Dobra, jestem. Miałem chwilę czasu. Goni. To udało mi się troszeczkę przejść aż do bezpiecznego miejsca. Jesteśmy przy chacie Kawalorna. Zapiszmy grę. No chodź. Ork się zablokował. No kurwa, jak on sieka tym toporem. Przecież to się nie da. No nie, no jak ja mam zabić orka? Jednego orka nie potrafię zabić. No to jest już wstyd. Jebać. I aktualnie też znajdujemy się przy miejscu Och, to jest ciężkie, no Boże, no on zabiera mi kurwa 3/4 HP, kurwa na jednym strzale, ja pierdolę, kurwa, ale hipermod. Elhivermod, Elhivermod,
Elhivermot, 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 El kurwa Hivermot. No nie, gobliny, kurwa, polne bestie, pierdolę, to jest gorzej jak w Jarkendarze. Przecież to jest gorzej jak w Jarkendarze. Zerwecie na kawałki! Kurwa, bandyci. Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! No ale tu jestem w miarę, troszkę bezpieczny. Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! Ale uciekam przed tym orkiem, bandytę to ja zabiję. Raczej. Bandyci w Górniczej Dolinie, co oni tu mówią? Rozerwę cię na kawałki! Tak. To żeś zrobił. Idzie dwóch wariatów. Użyjmy może infrastruktury terenowej troszkę. Bandytów zabiję, orków nie. Bandyta to nie taki problem. Ognisko mamy. Zjedzmy tą szynkę. 30% HP aż odnowiło. A nie mogę skorzystać z tego ogniska. Tu jest też trup. Dobra, ale mamy w miarę spokojne miejsce przynajmniej. Muszę tam na północ iść, tam jest pierwsza. Pierwsza lokalizacja. Krwiopijca. Szczury. Dwa szczury. Podejdźmy blisko. Musimy coś wypić. Mleko. Mogę gulasz zjeść też. Albo kiełbasa. Nie ma czego plądrować. Tu jest jakiś trup. Skazaniec. Znam to miejsce. Zawsze tędy wędrowałem z jednego obozu na drugi. Kurwa, to dla mnie takie normalne potwory to jest problem. To ja już nawet nie wspominam o tych orkach. Nie ma czego plądrować. Orkowie to jest dla mnie w ogóle. Abstrakcja. Jeszcze, że ta mikstura szybkości, to ona działa nie na 3 minuty, tylko na minutę. A szybki śledź też pewnie znerwiony. Tutaj idzie się do lodowego smoka, widać zresztą śnieg. Są 4 smoki. Żołnierz piechoty. O, jakiś lepszy goblin. Jeszcze z nim nigdy nie wygrałem. Widziałem jednego przy lesie w Polinis. Tylko.
To tyle mojej styczności. Tego zabijemy bez problemu. No podejdź. No chodź, panie goblin bandyta. Nie ma czego plądrować. Co on ma za broń? Powoli mikstury mi się kończą. To będą zębacze z tego, co pamiętam. I są. Rzeczywiście zębacze są tu. Są orkowe kampy. Patrzcie, jaki dinozaur. Jest jedno zadanie z zębaczem, dowódcą, coś, znaczy z takim przywódcą stada. Zlecał je Fernando. My Fernando wzięliśmy do więzienia, więc chyba nie będziemy mogli tego zadania bardzo wykonać. No trzy dinozaury na mnie idą, tyranozaury Rexy. One jeszcze się tak skradają dziwnie. Jestem martwy. Ale one są dziwne, te stwory, naprawdę. Pomóżcie mi. Też porady nim pomagali tutaj. Zabój całe. No, koniec z tobą, bestio. Pan rycerz w sumie, nie paladyn. Paladyn jest wyższej rangą. Chwila. I nas to. Posążek Inosa jest. Wydobujemy rudę. Dwie bryłki żelaza, fragment ametystu. Kufer. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, lewo. Przywołanie szkieletu. W Gothiku Trójce bardzo lubiłem ten czas. To co, tu rudy nie można zdobyć, tylko żelazo? Mi się wydawało, że tutaj magiczna ruda byłaby grana. Tu jest jakaś żyła. Żyła rudy. Wyczerpana. Hej! To ty! Kto by pomyślał?
Wygląda na to, że obaj wiemy, jak utrzymać się przy życiu. Jak widzisz, zajmuję się teraz górnictwem. Ile rudy udało wam się wydobyć? Kilka skrzyń, ale nic już tutaj nie zostało. Paladyn Markos postanowił zabrać rudę do zamku, ponieważ bezustannie atakowali nas orkowie. Czy chciałbyś opuścić dolinę? Nie, będę dalej zajmował się wydobyciem. Nie pozwolę, by powstrzymało mnie paru zgniłych orków. Miewałem już gorsze problemy. Kiedyś na przykład drążyliśmy tunel w starej kopalni i nagle wdarła się tam woda. Ale to stare dzieje. Aha, czyli kopalnia została zalana. Jak idzie praca? Te skały są cholernie twarde. Czy wiesz? Nie wybrał najkrótszej drogi. Zamierzał przekroczyć, planował zatoczyć łuk i dotrzeć do zamku od... Jak on niby z tymi skrzyniami poszedł? Możesz... Wydobywanie rudy. Nie mamy punktów nauki nawet bardzo. Słyszycie? Zębacza sieka. No, koniec z tobą, bestie. No trudno. No, koniec z tobą, bestio. Dużo nie stracił życia. Nie ma czego tu nie bać. Dla rycerza widać, to nie jest jakiś wielki problem. Dobra, nieważne. Idziemy dalej. Zamarznięty odcinek. Ja wiem, gdzie to będzie. To będzie w chacie Kavalorna. Ja go nie przeszukiwałem przypadkiem. Już wcześniej. Nie było takiej funkcji w Gothiku 2 wcześniej. Jest to udziwnienie Elchibera. Trzy razy mnie pierdolnął. Za dużo. Za dużo na pewno. Pamiętam, że kiedyś tutaj się zawsze bałem tych bandytów, co ich wcześniej zabiłem. A goblinów już nie. Teraz widzicie, bandyty się nie boimy. A już takich gówniaków jak gobliny, tak. Pieczone ścierwojady dwa. Widzicie? I pamiętam, że jak ostatnie 4,5 roku temu, tam 3,5 roku temu, nagrywałem serię, to czułem się taki dumny, wow, mogę bandytę zabić. Kiedyś ta gra wydawała się cięższa. Wiecie, teraz jest ciężka, bo gram jeszcze z tym udziwnieniem. A teraz zaczynam żałować, że nie gram w Returninga. Same tekstury i taka otoczka bardzo mi się podoba. Tylko jednak, wiecie, tutaj też mniej życia dostajemy, jest ciężej, więcej punktów i tak dalej. No inaczej. Już nawet nie chodzi o to jedzenie, bo chuj to jedzenie, to i tak zjesz i tak. Zapasy mamy, jak widzicie. Możemy grog pić poza tym, jeśli chodzi o napoje. Widzicie, problem jest tu taki troszkę z łóżkami, bo nie mamy tych łóżek bardzo. Czy oni mnie widzą? Czy gra mi się zbugowała, że jestem niewidoczny? Chyba tak. Co mnie osobiście już denerwuje. Ojej.
Można to naprawić chyba tylko w sposób spania. Szczury. Idźmy spać. Mam nadzieję, że się to odbuguje. To chyba pomiędzy jakąś godziną się robi. W ten sposób. No widzicie, teraz już jest normalnie. Głupia, dziwna sprawa. Mikstury. Miód. Miód nie daje. Gulasz daje też to. Pragnienie. Skórzana torba kawalorna. Lewo, prawo, prawo. Te łóżka to dla nas jak świętość. Nie ma ich aż tak dużo. Stój! W imię Inosa! Jestem... Spokojnie. Jesteś żołnierzem. Powiedz Garondowi, że musieliśmy przerwać wydobycie z powodu nasilającego. Próbowałem dotrzeć do zamku wraz z... Ruda znajduje się w bezpiecznym miejscu. Wydobyliśmy 4. Powiedz mu, że będę bronił tej rudy, dopóki stan... Powiedz mu, że Dam mu znać. Czyli tutaj sprawa z rudą jest zakończona. 4 skrzynie. Że sama... Czy jest zwój przywołania, czy zmiany wilka? Bo jeśli to jest zmiany... Przemiana w polną bestię. I coś takiego jest dla nas tutaj bardzo przydatne. Dobry miecz półtora ręczny. 100, 100, 100. Amulet siły. Brakowałoby mi jednego punktu. Mam jakiś smoczy mech? Lewo, prawo. Wiecie, jak możemy zrobić? Pięć. To i tak nic nie daje. Nawet jeśli wypił miksturę, to potrzeba mi jeszcze 2 punktów. Więc na razie i tak jestem troszkę uziemiony. Kurwa, Raticate'y. Ale ten miecz na pewno będziemy używać. Bo to jest miecz... Broń jednoręczna! 100, 100, 100! Czajcie, a broń dwuręczną dostaniesz, kurwa. Wymagana siła 105, obrażenia 95. I gdzie tu jest ta uczciwość? Młody dąb. To do łuków jest. Nie wiem, ile już nagrywam łącznie, ale idziemy dalej. Najwyżej ten odcinek będzie dłuższy. Mówi się... Kurwa, trudno! Tu też będą. Wszędzie będą. Tutaj pamiętam, że w Gothicu 1 właśnie były ziemie orków. Mówili, kolego, nie przechodź tu, bo tu będzie zguba. I to nie smocza zguba. Ten miecz. O kurwa. Już oni zacznę na... Zabili mnie już.
Dobra,